Hej, cześć, siemano wam wszyscy ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Pogadałem sobie z ludźmi, oczywiście poza bratem Korchynem, bo sprawdzam, czy mają jakikolwiek temat do rozmowy, do poruszenia. Otóż nie mają, więc o tyle sobie skrócimy naszą wizytę tutaj. Dobra, moment, ja sobie rozmnożyłem już Renale, czy jeszcze nie, bo tego nie pamiętam. O, tu jakieś nowe rzeczy doszły. A, usypiający smar z litriny, okej. Okay. Tutaj garnek animozji. Mściwe upiory, okej, okay, no jeden mogę stworzyć, bo jestem ciekaw, jak to działa. A, tutaj garnek zepsucia, to zrobimy sobie taki ze sznurkiem, czemu by nie. I poza tym to będzie chyba wszystko. Tak. To jeszcze mogę po jednej sztuce tego i tego zrobić. I tu mamy zamrażający smar, ale tutaj potrzebuję oprawionego kryształowego pączka, no a takowego, stety, bądź nie posiadam. Kurwa, ty durny kablu, weź się jakoś tak odwiń w drugą stronę. O, dziękuję. Okej, wyposażenie, bo tu będzie szybciej. Mam tą Renale, nie mam jeszcze jej rozmnożonej, zapomniałem o tym. No to dobra, trudno, no to odłożę na później. Ale zobaczmy też, co mogę z niej wyciągnąć. My doubts, but my, look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there, the fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. No i ładnie, Sakwan Talizman kolejny, pięknie. Go forth, become Elden Lord. Wiesz, co mnie naprawdę zastanawia? Ona jest czytającą z palców. Ale ona tych palców nie dotyka. Ona tylko na nie patrzy. Tylko, że wiecie, jaki jest kniw z jej patrzeniem? Że ona jest kurwa ślepa! Ona nie ma gałek ocznych, to jak ona czyta z tych palców? To nie ma sensu. Dobra, zobaczmy. O królowej Marii... O nie! Kurde! Ajajaj, jeden temat ominęła w tych wielkich runów. Kurka wodna. Czyli jednak niepotrzebnie z Renalą walczę. Mogę nawet pogadać, a potem z Renalą walczyć. No dobra, trudno. To jedna opcja przepadła. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring. Carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree, a grim punishment for shattering the Order, despite her godhood. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence, but even in shackles, she remains a god and the vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Okej. Okay. A co ci z tym, bo tego nie było wcześniej. Otrzymaj wyposażenie czempionów. A, dobra, czyli u niej mogę wykupywać rzeczy od specjalnych, rzeczy za bossów pewnie. Dobra, no to wykupmy to, co tam jest do wzięcia za Renale. Nie tworzenie tylko ekwipunek, tylko wezmę sobie oczywiście z Godricka runy. Mhm. Okej, i mamy co? Mamy cały set Renali, widzę. No to kupujemy. Zobaczmy, czy to się jakoś różni?
Nie, jedna, prawie praktycznie jedna to samo. Z tą różnicą, że tutaj widzę czapeczkę od Renali, zwiększa inteligencję, ale poza tym nic więcej. Dobra. Czyli szaty jako całość. Szaty dla najważniejszego czarodzieja, noszone przez Renale, królową pełni księżyca, gdy Renala, rządząca Akademią w Rejlukarii i karyjską rodziną królewską, straciła męża Radagona, jej serce odeszło wraz z nim. I wtedy Akademia uświadomiła sobie, że Renala jednak nie była czempionką. Okej. Okay. Nie, czekaj. Wróć jeszcze. Chcę tu zobaczyć, co mogę wziąć z niej. Z Renali mogę wziąć karyjskie berło królewskie, które wzmacniają czary, które wzmacnia czary pełni księżyca i pełnię księżyca Renali. Wymagasz 70 punktów inteligencji. What the hell? Tego się nie spodziewałem. Czar symbolizujący karyjską królową. Rzucająca osoba staje się naczyniem, w które wciela się księżyc w pełni, a następnie mknie ku wrogom. Księżyc rozprasza wszystkie czary, z którymi się zetknie i czasowo zmniejsza negację obrażeń magicznych utrafionych celów. Królowa Renala trafiła na ten magiczny księżyc, gdy była młoda, później posłużył do oczarowania Akademii. Okej, okay, czyli to jest pewnie ten spell, który ona sama wykorzystywała, bo ona też taki księżyc się zmieniała. No i tutaj karyjskie berło królewskie. Magiczne berło Renali, królowej pełni księżyca. Błyskamień jest nazywany karyjskim błękitem i wzmacnia magię pełni księżyca. Mogą używać go tylko osoby o najwyższej inteligencji. To najlepszy z błyskamiennych kosturów. I unikalna umiejętność, wirujący oręż. Skieruj magię do błyskamienia, by zawiesić berło w powietrzu i sprawić je wirowanie. Dotknięty jest natrafiony kolejny taką mieszkę. Okej, okay, to samo co jest na tym. To wymaga 60 punktów inteligencji. Oh shit. No nieźle. Czyli tak, czyli Renala, z tego co widać, Renala ma na berle, ma wbudowane po prostu popiół, to co ja mogę na popiół wojny ustawić, de facto czymkolwiek chcę. Ale być może faktycznie, może jej kostur jest najlepszy w grze. Ale czy faktycznie tak jest? No to musiałbym zobaczyć jakieś porównania, która broń jest najlepsza. Dobra, Mordo, czy o czym mogę? I'm thinking of leaving the Round Table Hold. Do you know of the noble Gold Mask? Though he was but a tarnished, living outside the lands between, he was a great scholar, who foresaw the coming guidance of grace. And now, I hear he has come to the lands between alone, to contemplate the Golden Order. I wish nothing more than to seek his instruction, and perhaps even help him in his research. Okej, okay, czyli widzę, to jest chyba taki zwiastun tego, że on może stąd wkrótce zniknąć. Czyli teraz ten modlitewnik kultu smoków to jest ostatni modlitewnik być może, jaki mogę mu dać, zanim on zniknie. Tak, bardzo heretyckie. Skoro w Złotoporządku to dopuszcza, no to raczej nie jest to heretyckie. I mamy tak, włócznie błyskawic. Jedna z inkantacji kultu starożytnych smoków ze stolicy. Przyzywa włócznie błyskawic i ciska nią na wprost osoby rzucającej. Ładowanie sprawia, że w miejscu trafienia uderza błyskawica. Dawno temu Godwin Złoty zatriumfował nad starożytnym smokiem Fortisaxem i zaprzyjaźnił się z pokonanym wrogiem. Po tym wydarzeniu w stolicy powstał kult starożytnych smoków. Okej. Okay. Naelektryzowanie oręża. Tutaj dalej jest to samo. No i oręż zadaje wrażenie od błyskawic, wiadomo. Dobra, i daj mi jeszcze momencik. Muszę sobie zastać więcej run. Co? Kurczę, daj mi ta opcja. Tu i tu. Dobra, i tutaj. Udoskonalony piorun atakuje wroga z góry piorunem. Jedna z inkantacji kultu starożytnych smoków ze stolicy przyzywa błyskawicę, która uderza z góry we wrogów. Te inkantacje można wykorzystywać wielokrotnie, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, czy jak teraz przeładuję lokację, to czy on stąd zniknie? Jeszcze nie, okej, okay, czyli jeszcze... Jeszcze nie, chociaż właśnie pytanie, bo w sumie to jest tylko siadłem przy stole, więc pytanie, czy to się liczy jako przeładowanie lokacji. Może jak tutaj znowu przyjdę i wiecie, jak po loadingu kompletnym, no to wtedy może już stąd zniknie. No ale never mind. Zobaczmy, smoczy, szpon, paszcze i magiczne błyskoostrze sobie stąd
wyrzucimy, a damy te właśnie trzy inkantacje kultu smoków. Chodź, dobra, na elektryzowanie oręża sobie odpuszczę. Tutaj sobie leczenie wstawimy. I zamiast deszczu gwiazd bym sobie, bramę, że nie inaczej, to usuń. I tutaj daj karyjski miecz, a tutaj na koniec klingę porządku. Czy nie, dobra, nie, nie będzie tak i tak. Bo na razie częściej spotykam właśnie wrogów, którzy biją, którzy bardziej są podatni na świętość, czytaj tych, co żyją w śmierci, a na nich się bardziej właśnie sprawdza świętość, no bo potrafi no, złaszotować ich tak naprawdę, jeśli chodzi o, o damage i w ogóle potrafi ich, potrafi wzbronić, proszę wzbronić, zaniechać ich prób reinkarnacji. O, to jest lepiej powiedziane. Dobra, co tu mogę dokupić jeszcze? Mogłem kilka ponurych kamieni kowalskich. Dobra, to weźmy te na... Weźmy sobie dwa na drugim poziomie, trzy na pierwszym. No i to będzie tyle. No i zobaczymy, co może powie nam jeszcze nasz tutaj kolega Sir Gideon Ofnir. Well, I see you found another great rune. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital. Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. Okay, tutaj... Czy coś o Renali teraz powiesz więcej? Nie. Dobra, czyli to już nie ma żadnych nowych tematów. Szkoda. Okej. Okay. Czyli tak. Znaczy, no nie no, czyli tak. No, w sumie to zrobiłem już co chciałem tak naprawdę, bo jeszcze poza nagraniem sobie poulepszałem, co tam chciałem ulepszyć, więc tego mogę sobie... już mogę sobie odpuścić. Ale właśnie, tutaj, to mnie interesuje. To miejsce, które odblokowałem w poprzednim odcinku, czyli ta cała biblioteka. Dobra. Jeszcze okazało się, że gdzieś w Akademii Rei Lucarii da się zejść niżej. Czyli to jeszcze nie jest koniec przygód w tamtej Akademii. Bo tam da się gdzieś zejść niżej, do takiej jakby kopalni błyskamieni, czy czegoś takiego. Więc to jest naprawdę jeszcze godne, myślę... sprawdzenia. Tutaj muszę tylko zmienić kostur na pieczęć palców. Zobaczmy, co mam teraz. Teraz mam włócznie błyskawic. To sobie wytestujemy, jak mocno ona siepnie. Jeśli chodzi o takie basicowe damage. Okej. Okay. Tutaj tylko podeślimy windę na dół. Dobra, tam się pojawili jak poszedłem, więc zobaczmy, czy się pojawią też jak odejdę. Trochę liczę na to, że się nie pojawią. Okej. Okay. Mistrz Miriam! Proszę! Jakiś przeciwnik. Taki NPC, powiedzmy. Zakładam, że to on właśnie spełni... Gdzie on jest? Co za typ! Niewiara, nie dość, że spawni iluzję, to jeszcze, kurde, będzie mi ten... skakał tak przez pół pola bitwy. Masz! Dobra, zobaczmy ten udoskonalony piorun. Nie tego, te... O, ładnie, Baxa przed tym przypadkiem. Ale dał mi niewrażliwość na szczęście. Dobra, moment, bo jeszcze mi zostało to naładować. Ładnie. Dobra, zaś się gdzieś zawinął. Z tego co widzę. Karyjski błyskamienny kostur. Dobra, łyknę sobie tę flaszkę. Dobra, on jest gdzieś tutaj, czy gdzieś dalej? No, tu go nie widzę. Czy pewnie gdzieś tutaj wyżej poszedł? Chociaż...
nie no, nie ma go tu. Czyli musiał się teleportować gdzieś tam wyżej. Zobaczmy. Kurde, wiecie, kiedy mi się przydał popiół wojny? Odbicie, ale zaklęć. Że wiecie, że połączenie zwykłego parowania, ale też możliwość odbicia tym zaklęcia. To było naprawdę niezłe. Dobra, nie widzę go na razie. Ale już go słyszę. Dobra, mi słyszałem, jak ładował łuk. Złoty run poziom 4, kolejne iluzje. Jakieś przejście? Kurde, się prosiło jakieś przejście, nie? Bo kurde, ten blask taki trochę nienaturalny. Gdzie on jest? A tu cię mam! Nie, po czym się tak boję w ogóle tych widm? Przecież one są kurde na strzała. Ze wszystkiego póki co. Ale ja mam pytanie, czemu ja tak się nie mogę, kurde, teleportować? O, fajnie, że to ma auto namierzanie. Super, jak już akurat se naładowałem, miał walnąć w niego, to nie, oczywiście. Musiał się teleport. Are you fucking serious, game? Że tak fajnie leciał strzał. No ej, co jest? Jakim cudem nie miałem zasięgu? Ja pierdolę, no rozkurwi mnie zaraz tym gościem. Dobra. Prawda, liczy, że gościu mi odda parę flaszek, jak go zabije, nie? Padł? Jeszcze nie! Teraz tak. No i co po sobie zostawisz? Magiczna ulewa, trochę run. A i to tyle! To tyle! Are you fucking serious? Zabiłem typa i dostałem z niego tylko i wyłącznie zaklęcie i runy. A gdzie odnowienie flaszek? Okej, widzę iluzję niestety, czy tam... Coś... Nie wiem, czy to są iluzje, czy to się jako prochy kwalifikuje. Dobra, zwykła błyskawica one-shotuje szczura. Tyle dobrego. Dobra, czy ja ty mam jakieś zejście? Przejście da... A, dobra, czekaj, tutaj coś widzę. Drabajne. Tylko nie muszę wejść oczywiście od konkretnej strony, żeby to zaliczyło. A czekaj, tam się odblokowało. Dobra, czyli miałem rację! Miałem rację z tym przejściem, coś tam się odblokowało. Tylko po prostu się było... Nie było przejścia, bo on tam... Bo on jakby żył ciągle. Nie no, to jest jakiś żart, kurwa. O, nagle kurde... Szczur przeżywa jeden strzał. Okej. Okay. Dobra, ładowanego nie jest w stanie przeżyć. Talizman modrego nasiona. Okej. Okay. Zobaczmy, czy to jest coś, co bym chciał. Zwiększa przywracane skupienie. Oj tak, bardzo to chcę. Modry talizman przypominający nasiono złotego drzewa. Zwiększa przywracane punkty skupienia przez butelkę modrych łez. Złote drzewo było niegdyś idealne i wieczne, więc panowało przekonanie, że nie mogą istnieć jego nasiona. Okej, okay. A patrzcie, tu jakby schody jeszcze do otwarcia, czy tam do opuszczenia. O, tak to wygląda przynajmniej. Okej, okay, ładnie, i teraz... Tutaj sobie zeskoczę. I dobra, gdzie jest to przejście? Z tamtej strony chyba. Tak czy nie? Tutaj, dobra. Ja się przejdę tutaj i zeskoczę od razu na dół. Żeby oszczędzić sobie takiego takiego biegania w kółko. Ale się zląkłem przez chwilę. Dobra, mogę flachę łyknąć, no bo czemu by nie.
Dobra, czyli tak, po pierwsze najpierw pójdziemy sobie po tego. Najpierw sobie pójdziemy po... po runę, a potem damy się zerzeć. Zobaczmy. Proszę kota, sprawia, że właściciel nie otrzymuje obrażeń od upadków, ale nie chroni przed śmiercią w wyniku upadku z dużej wysokości. Czyli to samo co pierścień kota. Brosza przedstawiająca Lacrimę, kotkę z długim ogonem. Sprawia, że właściciel nie otrzymuje obrażeń od upadków. Lacrima pojawia się w baśniach Rei Lucarii, gdzie opisuje się jako kotkę wróżkę, która uwielbia bawić się w wielkiej dzwonnicy. Okej, okay, no patrzcie, jak to wygląda, kurde. Noga mi się zasysa po prostu do tego. Noga mi się zasysa do tej platformy i kurde, dopóki mi to nie ten. I dopóki mi to nie zejdzie, no to nie ten. Dopóki to nic idealnie w pionie, to ja nie spadam. Dobra, niech mnie tak jeszcze raz złapie. Ale niech mnie złapie, a nie dziabnie właśnie, bo jak mi dziabnie, no to się nie zaliczy znowu. Okej. Okay. I czy to się teraz uda? Nie, jeszcze nie, naprawdę. O, dobra. Teraz jest okej. Okay. Dobra, i to mnie teraz powinno przenieść właśnie gdzieś indziej. Jestem w wulkanicznym dworze, tylko niestety runy, widzę, nie zabrały się ze mną. Czyli będę musiał po nie wrócić. Jestem gdzie? O kurwa, daleko. Dobra, spróbujmy odkryć mapkę tego miejsca. Dobra, do mapy muszę iść tamtędy. A, no tak, tylko mapa jest pewnie gdzieś wyżej. Ej, kurwa, to jest to samo jak w przypadku teraz... tego. Żelaznej twierdzy z DS-ów 2. Jakim cudem tu jest tyle kurwa magmy, nie? Bo widać, że to nie jest lawa, to jest wręcz magma. A to wszystko dalej kurwa stoi. No jak? Przyda się dół, zaoferuj talizman. A, okej, okay, dobra, że talizman, który chroni przed ogniem, no. Pewnie się może przydać, ale jak dobrze wyczuję skok, no to może się nie przydać w ogóle. Mogę wyzwać strugę? Nie mogę, bo oczywiście byłoby za łatwo. No super, kolejne nietoperki, tego potrzebuję. Gasnący motyl. Gleba! Dobra, czyli dwa strzały z zwykłym piorunem, albo pewnie jeden ładowany. Dokładnie. Ty kurde, co to za tarcza? Wygląda jak jakiś kawałek skały. Żegnam. Kurde, jak na złość nie ma przejścia. Aha. Do przewidzenia było, że to jest jakiś ten. Że to jest wiadomość, która macie zrobić w jajo. No i my już de facto nie powinniśmy mieć w ogóle stóp, nie? Albo powinni się zespolić z tą zbroją, ale okej. Nie ja to ustalam. No come on, serio? Kurwa, ale co się z tymi klatkami w ogóle, nie? To jakieś wielkie kurwa więzienie. Dobra, no tu jak zaskoczę, to prawie na pewno zginę. Tutaj. Dół tego musisz szukać, dlatego prawdopodobnie życie. A okej, okay, że mam zejść na dół. No, tylko jak tutaj zejdę na dół, no to mówię, no na pewno zginę, bo to się będzie liczyło jako upadek ze zbyt dużej wysokości. Okej, okay, wolno się niestety poruszamy przez to. A Jezu, tu jest jaskinia! Jakieś przejście, wejście, ja pierdzielę. No nie ma tak być ślepym. Okej. Okay. Idziemy dalej w takim razie. Z dala od ognia być może. Było o wiele lepsze. Tutaj. Tutaj przyjrzyj się uważnie. Czułam się przyjrzeć.
ścianie? Nie rozumiem teraz tego, tej wiadomości. Okej, okay. Coś zostawił po sobie oczywiście. Niegasnący motyl. Słuchajcie, czemu po co to zbieram w ogóle? Okej, okay, dobra, czyli tego spela nie mogę ładować, ale to jest właśnie dobre, że mogę tego używać krótko po sobie, czyli mogę taką grupkę wyeliminować praktycznie w bardzo krótkim czasie. Dobra, tu jest jeszcze bardziej zejście na dół, jeszcze większe, nie jeszcze bardziej, jeszcze większe zejście na dół. Tutaj pośpiech, spróbuj tego, koń nie stoi na drodze, chyba raczej koń się tu nie przyda. Chociaż w sumie, czy jest taki szablon na wiadomościach? No nie jestem pewien. Okej. Okay. Gdzie teraz? Chyba tam. Okej. Okay. Zup. No i ładnie. Już jesteśmy powiedzmy na stałym lądzie. Chociaż dałoby się też zejść gdzieś indziej. Ty! Gdzie z łapami? Co tu jest, nie? Jakim prem to w ogóle żyje? A ty właśnie, a propos spela, bo kurde, miałem go poczytać, a nie zrobiłem. Dzięki, że mi przypomniałeś. Krwawy skrzep albinaurygów. O, jest miejsce łaski. Pięknie. To sobie odpoczniemy od razu. Odpoczywamy. No i zobaczmy, co mi daje to zaklęcie. Magiczna ulewa. Jeden z czarów karyjskiej rodziny królewskiej. Przyzywa falę magii, która wystrzeliwuje pociski na dużym obszarze. Ten czar można stosować podczas ruchu. Ładowanie wydłuża działanie. Podobno uczali go krysztalnicy na znak przysięgi dawnego porozumienia. Okej. Okay. Dobra, to tak jeszcze a propos speli. Czekaj, kurde, nie zmieniłem tego. A, miałem sprawdzić, ten karyjski kostur jest lepszy. Finalnie od tego mojego, a nie zapomniałem go ulepszyć. Dobra, na razie... Weźmy tego więc i... Dobra, kometa działa w taki sposób. I ten karyjski miecz, to jest to, co ten gościu spam do mnie używał? No, niekoniecznie, niekoniecznie. Ty się dobrze czujesz, kolego? Okej, okay, tego też mogę tak po sobie używać, ale nie, to nie jest to czym... O, chociaż chyba, że to jest pod tym. Nie, dobra, to nie ma specjali, chyba że użyję tak. Nie, dobra, to się nie kombi ze sobą. Dobra, to once again, odpoczynek przy miejscu łaski. Podziemna sala tortur się nazywa to miejsce łaski. No, opis jak najbardziej pasuje. Dobra, i zobaczmy jeszcze na koniec ten nowy... składnik, czyli tutaj krwawy skrzep albinauryków. Albinaurycy to istoty stworzone ludzkimi rękami, dlatego wielu wierzy, że prowadzą nieczyste życie nietknięte łaską złotego drzewa. Gęsta skrzepła krew albinauryków. Do czego ja mogę to wykorzystać? To jest moje pytanie. I po co? Okay, kolejny skrzep. Dobra, widzę, miecz jest też na tyle potężny, że jeden ładowany atak ich zabija. Plus też ulepszyłem go sobie na plus 4, mogliście zauważyć. Przez tego nie rozmnożyłem sobie kamienia, jeśli o to chodzi, bo stwierdziłem, że skoro i tak będę mógł go kupować potem na pęczki, no to po co mam go rozmnażać teraz? Zwłaszcza, że nie ma wielu broni, które chciałbym faktycznie ulepszać podurymi kamieniami kowalskimi, więc tym bardziej nie widziałem sensu sobie je kupować. Dobra. Okej. Okay. Teraz udało mi się go zmaszotować. Nie wiem tylko, czemu się to nie udało wcześniej. Dobra, i co jest tutaj? Kamień kowalski poziom 4. O, okej. Okay. Zaskakująco wolno bije mi ta lawa.
Myślałem, że będzie działał to bardziej jak w DS-ach 1, że tak mega szybko. Uuu, Kamień Kowalski na poziomie 6. To akurat dobra rzecz. Rzecz, którą wręcz nawet mógłbym rozważyć, jeśli chodzi o... rozmnożenie, ale chyba jednak sobie odpuszczę. No niestety, ślimaczki, wasz ogień nie równa się sile mych piorunów. No, jedyny minus właśnie tego jest a propos targetowania. W sensie trzeba naprawdę bardzo dobrze target wybierać, żeby to nie zmarnowało. Dobra, i tutaj widzę, jest powrót do miejsca łaski. Pytanie, czy jestem w stanie tu w ogóle wskoczyć. No chyba nie bardzo. Na koniu być może, ale solo nie. No ale od czego jest miejsce łaski? Mogę się teleportować. A okej, okay, tam jest dalsze przejście. Dobra, może uda mi się zgarnąć mapkę w kolejnym odcinku. Ja w tym jeszcze się tylko cofnę właśnie po te moje... Nie sala debat, sala szkolna właśnie. Się tylko cofniemy po te moje runy, a potem normalnie... W sumie właśnie pytanie, czy ja mogę zniszczyć teraz te... na dole te dziewice. Rzeczywiście, serio zapomniałem tej nazwy. Czy ja mogę zniszczyć teraz te dziewice? Czy może ona stąd zniknęła w ogóle? To jest też dobre pytanie. Dobra, narzekam. To jakbym zaskoczył, no to raczej bym zginął. O, ale to może być. Dobra, to mogę na razie zamienić. Chociaż... Dobra, nie, bo i tak będziemy eksplorowali wulkaniczny dwór, myślę, w kolejnym odcinku, więc... No jednak raczej będzie mi potrzebny ten talizman ochrony przed ogniem. No, ale zobaczymy, jak sobie poradzi nasza dziewica z włócznią piorunów. Czy tam włócznią błyskawic, no ale wiadomo, prawie na jedno wychodzi. Czemu to jest tak wolne? Czasami chciałbym mieć moc, opcję, żeby przyspieszyć po prostu windy w niektórych grach od From Software. Dobra, zyskujemy. Prawie 12 tysięcy run zyskałem. Bueno. Come on, serio? Wejdzie? Nie. No to zobaczmy, ile za nią dostanę. 1500. Jeszcze liczyłem, że coś wydropi, no ale niestety nie bardzo. Dobra, to nawet powiedzmy, że to było owocne. O, ty, tu w ogóle mogę wejść wyżej, jak mi się wydaje. Czekaj, to jeszcze nie kończymy. Zobaczmy, co się tutaj kryje. To coś tu jest. Co tu się kryje w takim razie za item? Zagubione popioły wojny, okej, okay, czyli kolejna opcja na rozmnożenie popiołu wojny. Przyda się skakanie. Aha, dobra, że tu. No, raczej nie skorzystam. Podziękuję. Pytanie, czy mogę się dostać jeszcze gdzieś wyżej? To jest też osobna kwestia, bo jakby mam tutaj to, nie? Ale nie, no bo to mnie prowadzi tylko w jedno miejsce, właśnie do tej sali szkolnej. W sensie na ten poziom tej sali szkolnej. Ale czy jest jeszcze jakieś inne miejsce? Z czymś takim? Właśnie nie wiem. Bo to jest cały czas ta sama winda, nie? To samo miejsce. To jedno. Tutaj jak będę chciał... U, ty! To mnie tam gdzieś prowadzi wyżej. Znaczy prowadzi, tam coś jest do wzięcia. Dobra, spróbuję to zabrać. Okej, okay, typ mnie nie powstrzymał. Co my tu mamy? Złoty rund poziom 4. Tutaj pusto. Też pusto. Aha, i mogę tutaj wejść tak po prostu. No dobra. Można i tak.
Dobra. W dzwonnicach nie mam czego szukać. Południowy brzeg. Tutaj cała ta miejscówka mnie ciekawi. Co to w ogóle może być, nie? Co to jest za miejsce? Dobra, no do Kaelid jeszcze się nie wybieram, bo niestety nie ma bata, żeby tam przeżył więcej niż kilka sekund. Nawet z moimi obecnymi upgrade'ami. No ale w Zgnidzie bym więcej wytrwał, to jest pewne. Okej, tu jest pomniejsze złote drzewo, to wypadałoby tu zawitać jeszcze. Czyli z wioski musiałbym wyjść i tutaj dzidować cały czas na lewo. Ewentualnie z tego lasu, który jest za tym smokiem, tutaj cały czas trzymać się brzegu i w końcu skręcić. No i w sumie nie wiem, czy to nie byłaby lepsza opcja nawet. O, albo jeszcze lepiej, mogę iść do dzwonnic i po prostu lecieć cały czas tutaj drogą. Też trafię. Dobra, to jeszcze tym bym się może zajął w tym odcinku. Jestem też ciekaw, jakby, jak sobie poradzi, kurde, awatar, bo zakładam, że przy każdym takim drzewie będzie właśnie jakiś awatar, którego trzeba będzie pokonać. Dobra, w tamtą stronę muszę iść. Dobra. Zamortyzowany upadek. Pięknie. I teraz tak, czy tutaj mogę tak fajnie zaskoczyć? No tak średnio. Tak średnio. Tu muszę biec. Dobra, w sumie zauważyłem, że ta amortyzacja upadku, jeśli chodzi o ten double jump, nawet że istnieje, ale trzeba w dobrym momencie w ogóle tego double jumpa użyć. W sensie, jeśli już używam, to muszę mieć obok coś, na co mogę od razu wskoczyć. No bo inaczej to się triggeruje kolejny taki upadek. Choć już samo to, że nawet jeśli bym nie wskoczył od razu i nie ma takiej, wiecie, stuprocentowej negacji, no to wiecie, ten drugi upadek nie jest tym samym upadkiem co pierwszy. Jest ewentualnie z mniejszej wysokości. Więc to się nie powinno triggerować za każdym razem w taki sam sposób. Czyli wiecie, nie trafię z tego, okej, okay, no ale już z mniejszej wysokości spadam. Więc powinno za mniej mi bić. Czytaj, nie powinno mnie zabić, tylko wziąć sporo życia. Co to było? What the hell? Czym ty jesteś? Już królową harpi? Nie wierzę. Złoty rundowel 6, ale kurde, tak zainteresowało mnie, co to był za śpiew, nie? Dobra, to nie powinno mógł uznać ciosu teraz. Byłem właśnie ciekawy, co to jest za zaśpiew, nie? Kurde, no znalazłem coś intrygującego. Ułko, proszę, kolejne wieczne więzienie. Czyje tym razem? Kukułcze wieczne więzienie. Dobra, jeszcze obszajmy to. Ja mam problem akurat a propos Elden Ringa, ja potem nie wiem, jak te odcinki nazywać. Bo ja raz jestem tu, raz jestem tu, raz robię to, a raz robię to, ja potem jestem w dupie, nie? Łożesz! A, Kaliski Research Balls. Czyli kurwa gigant. O, siepło ładnie. Ty, może go błyskawicami tak narąbię. Okej, okay, to był bitewny ryk, zdaje się. Dobra. 538. 400. Okej, okay, no narąbałbym go tak czy siak, ale w sumie jak walę tym, to dostaje podwójnie, bo dostaje z tym moim piorunem i potem zaraz tym drugim. No i rozwalą go te pioruny na spokojnie. Chyba, że zacznie tym spamić. Flaszka. Pierun. Pierun. I ładnie. Padł. Falanga wielkiego ostrza. Okej, okay, spoko. Ciekawe, czy mogę kogoś zamknąć w takim więzieniu. To jest naprawdę intrygujące.
Dobra, z nich powinien mi wypaść flaszka lecząca. Wolałbym ją sobie teraz uzupełnić. Choć jednocześnie wolałbym też uzyskać odnowienie tego. Odnowienie flaszki z tej właśnie z maną, czy tej skupieniem. No ale niestety, nie mam tutaj takiej możliwości. Znaczy, w sumie na upartego to mam taką możliwość, bo bym się mógł teraz cofnąć do tego. Bo bym się teraz mógł cofnąć do tego smoczka tam i tam sobie odnowić te flaszki. Ale czy ja chcę to robić? No już niekoniecznie. Ale będę musiał rozważyć opcję, żeby mieć dwie flaszki teraz modrych łez i tylko sześć flaszek szkarłatnych. Ej ty, chociaż w sumie przecież mam jeszcze ten item, który mi odnawia tutaj. Odłamki światła gwiazd. Dobra, to tak, najpierw użyjmy runu, żeby mieć tego więcej. Dobra, pasek jest większy, ale to nie jest odnowienie tego. Ale tutaj... Czy to jest w ogóle, czy to jest do wytworzenia? Niestety nie, to jest tego do znalezienia, ale okej, zużyjmy to. No i teraz będzie mi przez jakiś czas odnawiało skupienie. Także spoko. Jak najbardziej na plus, myślę. Teraz będzie. Nakunia w takim razie. I jazda. Coraz bliżej właśnie tego pomniejszego drzewka. Okej, sporo tych ośmiornic lądowych. W sumie jakbym tą, taką zabił, to bym dostał flachę. No, nawet więcej niż jedną. Okej, piorun widzę bardzo skuteczny. Teraz z tej widzę mi niestety nie wypadła flaszka, szkoda. I się widzę skończyły też te. Skończył się też efekt tego itemu. Nawet sporo mi przywrócił, zwłaszcza, że kurde zużyłem sobie jeszcze... Zużyłem jedną włócznię. Okej, tylko też muszę właśnie walnąć po prostu w pysk, a nie... a nie w tą... skorupę, czy cokolwiek to jest. Dobra, no z tej mi też niestety nic nie wypadło. A to jest fajna... O! Dobra, pięknie, ale z tych wypadło. I to zarówno jedna flaszka... Nie, dwie flaszki te szkarłatne i jedna modra. Także to mi jak najbardziej schlebia. Co ten powie? Biedaczysko kompletnie oszalał. Miłość, zemsta, rozszalały płomień roztapia wszystko. Okej, ale o kim mowa? Więcej jest tych, niestety. Więcej jest tych. Goddammit. Tych ośmiornic lądowych. Ale w sumie ja zabiorę tylko stąd, co mam i spadam. Czyli jest to kamień kowalski, poziom drugi. Na konia. Jazda. O, czy to jest jakaś jaskinia, może? Nie, tylko taka. Iluzja, powiedzmy. Ale o kim ten duch, kurde, gada? To mnie intryguje. Tak patrzę, kurde... No, żadnego schronienia tu nie ma. No chyba, że on mówi o kimś, kto jest tam. To nie, to udajmy się w tym kierunku. Może kogoś znajdziemy. O, mamy miejsce łaski w ogóle. To mi się bardzo podoba. No, co tu jest? Przed tobą obcy. O, czyli ktoś mnie na ten, ktoś mnie zaatakuje. Sporo plam krwi. Edgar Mściciel. O kurde, to ten! Stary, ej! Ale pamiętaj, ja ci pomogłem, nie? Ty miałeś aberrację tropić, a nie zmatowieńców.
Żegnam. Winogrono Shabririego, halabarda wypędzonego rycerza i pieróg z surowym mięsem, sztuk 2. Okej. No to było dziwne. I szopa mściciela, pieróg z surowym mięsem, kolejne sztuki. Kurde, z tego co kojarzę, to jest chyba przedmiot, który może mi odnawiać normalnie życie. Tak wiecie, powiedzmy za darmo. W sensie nie kosztuje mi to flaszek. Więc gdyby tego nie używał w trakcie walki, to byłoby to naprawdę spoko do wykorzystywania. To jest ten jeden wielki problem. Kiedy ja będę mógł poznać przepis? Bo wiecie, ja bym chciał poznać też przepis na ten pieruch. Bo w momencie, w którym będę wiedział, jak go krafcić, powiedzmy bez większych przeszkód, tutaj jedyną przeszkodą byłoby farmienie sobie rzeczy, które mogę właśnie tym przedmiotem... Znaczy, wróć, farmienie... Uuu, kolejny, kurde, widzę ten. Kolejna taka rzecz. Tutaj kolejny loch z morowymi korzeniami gdzieś w pobliżu. Właśnie, a propos, nie oddałem tych poprzednich jeszcze. Tak, 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 wskaźnik bramy do korzeni. Gdzieś w tamtym kierunku. Dobra, zobaczmy, czy jest tutaj jakaś jaskinia albo coś. A czy wróć jaskinia, w sensie wejście, bo wiadomo, jaskinia to będzie, czy tutaj katakumby. Tylko czy gdzie jest wejście? A! Nie ma chłopie. Taniec z miecza popił wojny, okej. Okay. Gleba. Dziękuję. Dobra, zobaczmy dla testu ten pieróg z mięsem, jak on się sprawdza. Bo go mogę mieć 3 sztuki przy sobie, czyli trochę jak ryżu. Okej, okay, przywraca życie, zatruwa użytkownika. Aha. Okej. Okay. Ale jak działa, w sensie... Jak działa ta trucizna? No, głupszego pytania chyba nie mogłem zadać. W sensie to mnie zatruwa tak na już? Wow, co to festiwal durnych pytań? Okej, okay, coś tam przywraca. Czyli kurde, musiałbym to na szybko wykorzystać z pigułą też. Żeby to lepiej detegować. Dobra, to już ją sobie tutaj przygotuję. Także cyk, cyk. I tutaj pieróg. Piguła. Okej. Okay. Czyli jednak to nie będzie taki dobry przedmiot, jak sądziłem, że będzie. O, dobra, mamy wejście. No i przy tym wejściu myślę, możemy zakończyć. Coś nam jeszcze odblokuje oczywiście miejsce łaski, żeby mieć gdzie wrócić. Ale najpierw właśnie ogarniemy sobie tą miejscówkę. W kolejnym odcinku, no a potem przejdziemy się kawałek dalej. Katakumby u kresu drogi nazywają się te konkretne katakumby. No i dobra. Jak to wygląda? Okej, okay, jesteśmy teraz pod drzewem, czyli stąd po prostu albo się wrócę, albo użyję tego i na jedno wychodzi. No i potem muszę iść tutaj dookoła. Tutaj mogę zawitać i tutaj się do drzewka przejść. No dobra, niech będzie. Ale mówię, to dopiero w kolejnym materiale. W tym póki co to już będzie tyle. Na początku kolejnego zajmiemy się właśnie tymi katakumbami. Nieładnie, panie Dziejaszku, nieładnie. Ale tak, zajmiemy się tymi katakumbami, a potem wrócimy sobie do eksploracji. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!